Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest The Crew 2. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. To jest otwarta beta na Xboxie X. A co to oznacza? A to oznacza to, że powinno być 60 fpsów i 4K, bo jak szukałem informacji w sieci, to ponoć jednocześnie 4K i 60 fpsów ta konsola powinna udźwignąć, ale jak się okazuje, nie ma tu takiej opcji w ogóle. A czy to jest otwarta beta The Crew 2 i może z finalną wersją coś się zmieni? No, no jak na obecną chwilę takiej opcji nie ma, żeby tu ustawić jakiekolwiek 4K, ani w konsoli taka opcja nam nie widnieje. To znaczy pewnie w grze 4K można ustawić, jeśli mamy... To znaczy, jeśli mamy monitor 4K, ja teraz mam monitor 4K, ale gram na 1080p, to prawdopodobnie ta rozdzielczość sama by mi się od razu ustawiła. Ale mnie tak naprawdę bardziej zależy na płynności, bo tak testując sobie to 4K we wszystkich grach, okej, jest troszeczkę bardziej ostro, ale i tak nie podnosi to jakoś mojej grywalności, tak jak większa płynność gry, która by mi bardziej odpowiadała. Przeszedłem sobie już prolog, mam samolot, mam samochód offroadowy i mam motorówkę. I tak to wygląda. I jest to otwarta beta, jest to w ogóle beta gry, więc ja tutaj niespecjalnie chcę to wszystko przechodzić teraz, bo podejrzewam, że wszystko to, co tutaj osiągniemy w otwartej becie, no niestety nie będziemy mieli tego postępu zapisanego w już grze finalnej. Za parę dni jest premiera, no i będziemy musieli wszystko robić od nowa, więc to mi bardzo nie pasuje. Jedyne, co ja chcę teraz sobie robić, to eksplorować świat. W zasadzie tyle, bo zdobywanie hajsu, czegokolwiek, czy samochodów, no mija się z celem na obecną chwilę. No dobrze, no to wiecie co? Skupmy się na tym, aby zobaczyć, jak wygląda ta grafika na Xboxie X. No bo pewnie po to tutaj wbiliście się, zastanawiacie, wow, Xbox X, najmocniejsza konsola na świecie. Spośród dwóch konsol, które się liczą, to tak, można powiedzieć, że najmocniejsza na świecie. Zobaczcie sobie teraz. Jesteśmy sobie blisko mostu i nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale w momencie, gdy dojeżdżamy do tego mostu, zwróćcie na prawą stronę koło mojej kamerki. O, teraz tak ustawimy, widzicie tutaj, gdzie jest moja kamerka, na twarz, to tam widać takie jakby cienie, no nie? Pod gzymsem. I zobaczcie, jak te cienie po prostu znikają, tak? Chodzi mi o to, że odległość rysowania cieni jest mizerna. A to oznacza, że wszystkie osoby w internecie, z których opinie czytałem, mówiące o tym, że Xbox X to jest mocna konsola i da sobie radę bez problemu 4K 60 fpsów. Może 60 fpsów da radę ta finalna wersja pociągnąć, tak, na Xboxie X. Może. Ale nie 4K i 60 fpsów, okej. Mój komputer, który nie jest może najlepszy na świecie, ale jest zdecydowanie droższy i ma zdecydowanie mocniejsze bebechy niż ta konsola, z trudem dźwiga 60 fpsów 4K chociażby w jakiejś nawet średnio wymagającej grze. Dlatego nie ma opcji, żeby tutaj to wszystko śmigało sobie bez problemu. Czekajcie, jak tu... O, właśnie tak. Hop. Zmieniłem samochód będąc w wodzie. No, zdarza się. Tak więc tutaj, zobaczcie, mamy tylko 30 fpsów. Moje wprawne oko nie wychwyciło tego od razu, ale tak, tylko 30 fpsów. Ja wiem, że to niektórzy, ale Lucek, to tych 30 fpsów, to już jest mój znak rozpoznawczy, że ja zawsze patrzę na to, czy gra jest po prostu płynna. Dla mnie to ma ogromne znaczenie, bo to strasznie podnosi grywalność w porównaniu do na przykład 4K. No, mnie jakoś akurat tak duża rozdzielczość nie jara. Naprawdę mam monitor 4K i wiem, że no, dla mnie nie jest to większa frajda niż na przykład większa płynność. I tak w większości gier, tak jak na przykład w Overwatcha sobie gram, to też sobie tam gram
60 FPS-ów i na 1080p, mimo że mógłbym grać nawet 60 FPS-ów 4K, bo i tak gram na średnich ustawieniach graficznych. Naprawdę, mimo że Overwatch nie jest wymagającą grą, po prostu tak mi się lepiej gra, bo jest ultra fajna płynność. I tyle. A te konsole strasznie skupiły się na tej wyższej rozdzielczości, myślę, że dlatego, bo no, telewizory 4K też po coś muszą być, prawda? A dużo osób sobie je kupuje, no bo wbrew pozorom one nie są już aż tak super drogie jak kiedyś i każdy może sobie na nie pozwolić. A podejrzewam, że na takim dużym ekranie, jeśli mamy większą gęstość, zagęszczenie pikseli, no to rzeczywiście ten obraz może wyglądać dobrze. Bo tutaj na takim moim monitorze 24-calowym to większe zagęszczenie pikseli może miałoby znaczenie, gdybym przybliżył naprawdę bardzo mocno głowę do monitora. Natomiast jeśli gram sobie w takiej standardowej odległości, to czy gram w 1080p czy w 4K, to nie ma większej różnicy, ale podejrzewam, że na takim 40-calowym telewizorze większe zagęszczenie pikseli rzeczywiście może robić różnicę i może to dawać jakieś tam dodatkowe odczucia, wrażenia i może to wyglądać po prostu ciekawiej. No jak dla mnie w dekru w ogóle w grach jakoś mnie to nie ciągnie, chociaż podejrzewam, że może jakbym miał taki telewizor, muszę kiedyś sprawdzić taki telewizor 4K. No. Jadę teraz na jakiś obszar driftowy? Nie wiem, czy to dobry samochód do tego. Zaraz zobaczymy. Najlepszy... A, dobra. Nie no, to dziwne, nazwa była coś tam drift. Ty, ale tutaj jakiś dekarowiec mnie goni. No mój samochód też nie jest najgorszy, ale zauważyłem takie coś, to wam zaraz pokażę, jak nie zapomnę, po wyścigu, że jak się zatrzyma, to ten samochód jeszcze się tak z dobre 10 sekund buja do przodu i do tyłu, na tych amortyzatorach wielkich. Śmiesznie to wyglądało, nie wiem, czy tak powinno być. Okej, okay, jedziemy. Tu trzeba skręcić. Oh shit, fajnie się buja. I naprawdę, jeśli chodzi o zawieszenie w Dekru 2, to... zdecydowanie fajniej to wszystko pracuje, bo w Dekru 1 to było takie, o nie wiem, Ivory Tower chciało tam po prostu przetestować swoje możliwości chyba. Nie wiem, czy oni mieli doświadczenie w grach wyścigowych wcześniej, ale chyba nie bardzo. I Dekru 1 było takim strzałem, ale tutaj zobaczcie, bardzo ładnie to wszystko wygląda. To jest trochę tak, że w Dekru 1 te pierwsze pojazdy, które miały się na start, one miały bardzo dużo opcji tuningowych, a te następne, które się zdobywało, już niekoniecznie. Miały też tam trochę tych opcji, ale no zdecydowanie mniej, jak wiemy, prawda? Taki Mustang, Nissan 350, 370Z chyba, miał sporo tych opcji na początku. No a później te samochody, które gdzieś tam się zdobywało, już tak tych opcji miały niewiele. Co daje troszeczkę do myślenia, bo zastanawiam się, czy w Dekru 2 też tak nie będzie, że te na początku samochody będą po prostu takie świetne i będziemy mogli praktycznie wszystko w nich zmienić, a potem jak przyjdzie co do czego i będziemy chcieli nowy samochód, będziemy chcieli go przerobić jakoś totalnie, to okaże się, że nie ma do niego części, nie można ich zdobyć. Ale i tak wygląda to ciekawie teraz, z tego punktu widzenia, że mamy dodatkowo jeszcze łodzie i samoloty. Także możemy ten świat zwiedzić dużo lepiej niż wcześniej, bo możemy zwiedzić go we wszystkich kierunkach, wszystkich płaszczyznach, w całej przestrzeni, może tak. Ja takie miałem wrażenie, zaczynając grę na wersji przedpremierowej i wersji przedbetowej tej Dekru 2, że ten świat jest totalnie zmieniony, że mapa różni się znacznie od tej z Dekru 1 i że wszystko zostało pozmieniane, nawet ścieżki dróg, autostrad i tak dalej. Niektórzy w komentarzach pod filmem mi napisali, że ścieżki są takie same nawet, co mi się wydaje, że nie jest tak, ale no, może tak być, nie wiem, mogę się mylić. A troszeczkę został zmieniony krajobraz, znaczy rozmieszczenie, topografia całego tego
tego świata została zmieniona, tak żebyśmy mieli odrobinkę inności w tym wszystkim. No i teraz zobaczcie, zbieram sobie jakieś części tuningowe, mogę sobie je zainstalować od razu do tego samochodu. A, właśnie, to jest jeszcze ciekawa rzecz w ogóle w The Crew, bo okazuje się, że części mogą być wymieniane między samochodami, nie tak jak w innych grach w ogóle wyścigowych, tylko rzeczywiście może być tak, że jak teraz sobie wybrałem te części, ten pakiet powiedzmy, to mogę sobie je wsadzić do innego samochodu, ponoć tak jest, co daje też bardzo negatywny skutek, no bo możemy sobie całkiem nowy samochód, który kupimy, od razu wymaksować, co daje nam bardzo krótki czas tuningu nowego auta, a więc tak nie do końca się do niego zdążymy przywiązać, no nie? I zdobyć wszystkie samochody, stuningować je na maksa będzie nam łatwiej niż w The Crew 1 teoretycznie. Możliwe, że z finalną wersją się to zmieni, bo teraz w becie rzeczywiście można było łatwo te samochody wymaksować. To widziałem, jak jakiś zagraniczny youtuber się na ten temat wypowiadał, bo ja osobiście, jeżdżąc tutaj w The Crew, bawiąc się tam, latając, wcale nie zależało mi na tym, żeby zdobywać wszystko od razu w grze. No bo ci, co grali w tą zamkniętą betę, no to co, oni sobie tam pozdobywali jakieś tam Koenigsaggi, jakieś tam Regery, jakieś tam, nie wiem, LaFerrari i tak dalej. A teraz jest otwarta beta, już w ogóle mogą zapomnieć o całkowitych tamtych postępach, które mieli wcześniej, no nie? No i po tych wszystkich betach, jak dojdzie do finalnej gry, to już co? Ja już bym nie miał ochoty w ogóle grać w The Crew. No bo bym tak musiał trzeci raz przechodzić grę od samego początku. Więc teraz po prostu skupiam się na tym, żeby sobie pojeździć, zobaczyć co jest 5, zobaczyć jak ta gra śmiga na Xboxie i zastanawiam się, na jaką platformę będę w ogóle The Crew 2 chciał. Może uda się zrobić tak, że będę miał na wszystkie platformy i zrobię jakieś takie porównanie wszystkich tych wersji The Crew. Najbardziej interesuje mnie porównanie wersji Xboxowej i PC-towej. No mam jednak nadzieję, że w finalnej wersji będziemy mieli lepszą płynność gry, chociaż na stronie Xboxa, jeśli wejdziecie sobie w tam mają taką zakładkę ulepszone dla Xbox One X i tam macie taką listę wszystkich gier, które są ulepszone na te konsole. No i tam widnieje The Crew 2, jest pokazane tylko, że 4K, znaczy tam jest taka zakładka w tej tabeli, że mamy albo 4K, albo HDR, albo i HDR, i 4K. Mnie osobiście ani HDR, ani 4K jakoś tak nie podnieca. No nie ma tam opcji 60 FPS, więc w ogóle nie musicie tam walczyć. Dobra, lecimy. Osiedl. Brak miejsca na przełączenie. Co? Jak to brak miejsca na przełączenie? Chwileczkę. Ej, ja to w jakieś jabłka wjechałem. Albo to jakieś... Co to jest? Świetnie. No dobra, jesteśmy w powietrzu. Zobaczmy, co tam w świecie słychać. Super to wygląda. W ogóle teraz jak gdziekolwiek sobie jedziemy samochodem, czy lecimy samolotem, to nam się zaznaczają ścieżki. Tutaj jest jakaś taka ścieżka, którą podążaliśmy. Tego trochę brakowało w The Crew 1, bo widać jak przejechaliśmy świat, gdzie byliśmy, gdzie nie byliśmy i tak dalej, i tak dalej. To jest spoko. Wiecie, gdzie ja bym się wybrał? Ja bym się wybrał w góry. Tu jeszcze nie byłem. Jak wiecie, teraz sezony mogą się zmieniać w The Crew. Nie wiem, czy to The Crew zgapiło od Forzy, czy Forza od The Crew, ale raczej Forza od The Crew chyba trochę zgapiła, że się zmieniają nam sezony. Chociaż oni musieli wcześniej już na tym pracować, więc nie wiem, kto co i jak zgapił. Czekajcie, bo ja się nie mogę tutaj... A dobra, to chodźmy sobie w takim razie tu i zrobimy sobie... To jest wstęp, jakiś tam wyścig. Przejedziemy sobie, przepłyniemy sobie to i będę tutaj blisko gór, to sobie tam samolotem polecimy i zobaczymy, jak to wygląda. O, i teraz, żeby zaczynać wyścig, to musimy sobie przejechać przez takie dwie bramki i w tym czasie zapraszamy naszą ekipę do wyścigu i możemy sobie razem pływać. Ja teraz chyba gram nawet offline, bo nie mam kupionego abonamentu na Xboxie.
Zresztą nie zależy mi na tym, żeby grać online w tym momencie. Będę grał online w momencie, kiedy będę miał już pełną wersję gry, a teraz sobie po prostu przemierzam świat, sprawdzam, co tu jest i tak dalej, i tak dalej. Dobra, i tutaj mamy, widzicie, różne łódki do wyboru w łodzie. Nie wiem, jak to nazwać. Speedboats. Po prostu szybkie łodzie. I no i oczywiście... O, się, co to było? Ten Wiktor ma jakąś super szaloną łódź. Niektóre łodzie właśnie mają tak, mają wyższą prędkość maksymalną, inne mają właśnie lepsze przyspieszenie. Moja ma bardzo wysoką prędkość maksymalną, czyli ta taka standardowa, początkowa łódź, którą się dostaje, ma po prostu wysoką prędkość maksymalną i ona może nie będzie się tak super rozpędzać, ale za to dogoni ich później, nie? Jakby. Teraz, jeśli już pewnie to zauważyliście, jak się płynie za jakąś łodzią i się wjedzie w jej, nie wiem jak to nazwać, jej linię, to możemy na tym wyskoczyć. Tutaj jest trochę za daleko, żeby to się stało, ale tu i się wyskakuje trochę. A jak odpłyniemy jeszcze całkiem blisko, albo będziemy płynąć bezpośrednio za łodzią, to może się okazać, że nas nawet jakoś tam wykrzaczy na bok, bo tak się może zdarzyć. Ej, czy my będziemy skakać przez tamę? No? Spoko. Widzę, że ten obszar do czytywania też... Shit. What the fuck? Widzę, że ten obszar do czytywania terenów Dekru na Xboxie X no nie jest imponujący. Sami widzicie, jak te cienie się doczytują jakieś 400 metrów przed nami. To jest tak... Nie jest pecetowo, zdecydowanie. Jest tak konsolowo, no nie wyobrażam sobie tutaj tak dużej płynności i jeszcze 4K, serio. Cyk. I już proszę bardzo, jesteśmy na mecie, tutaj zrobimy sobie jeszcze hopkę. O, myślałem, że jeszcze jakiś O, ty w mordę, patrz go. Myślałem, że jeszcze jakiś tu wodospad będzie. Wiecie, że jest taka sztuczka, że jak się gałkę na bazie dociśnie do dołu, tą lewą, która odpowiada za sterowanie pojazdu, w tym wypadku łodzi, to płyniemy szybciej, mamy wyższą prędkość maksymalną. To jest ciekawe. No i dobra, mamy sobie ulepszone, znaczy co, wygrany wyścig i teraz właśnie zdobędziemy sobie ulepszenie, które tutaj sobie bimba, pyk pyk. Teraz przełączymy się, jakieś tam jakieś tam super części. No i tutaj jest właśnie taki fajny pojazd. Chciałem się pościgać na tym torze. Czy teraz możemy sobie to ogólnie przetestować? I już to testowałem. Ale tam. To później. Jak już będę miał finalną wersję, a zresztą za parę dni będzie, nie? Dobra, wiecie co? My sobie polecimy teraz w góry. Mamy taką możliwość, to czemu nie? Zobaczymy, jak one wyglądają, bo ja kurde nigdy tego tam nie zwiedzałem. Nie wiem, co tam jest, jak to tam wygląda. Ale jesteśmy w bardzo fajnym miejscu do latania właśnie samolotem, bo jesteśmy sobie w kanionie jakimś tam, tak? Ja lubię właśnie tę kamerę z kokpitu, bo ona jest bardzo imersywna, spoko wygląda. Mamy tam jakieś zegary, one chyba są nawet aktywne. Albo i nie. nie widać, żeby były aktywne. Ale są, jest kokpit. Nie to, co Project Cars. A jeśli będę tego Project Cars czepiał, kurde, do końca świata już. No jak mogli zrobić w grze wyścigowej, torowej i nie ma w ogóle widoku z kokpitu, no serio, znaczy był, ale sami wiecie jaki był, zaciemnione to wszystko takie bez sensu. A tutaj taka gra z otwartym światem, arcade'ówka i proszę bardzo, mamy kokpit w każdym pojeździe, nie mówię samochodzie, ale pojeździe, w motorówce, w samolocie, w samochodzie każdym, nawet w GTA może, kurde, kokpit. No dobra, nie czepiajmy się już tamtej gry. Spróbujmy zrobić sobie trika. O kurde. Widzicie, Lusek, to nie jest pierwszej łapanki. Przemierzamy krainę, dolatujemy powoli do gór. Jesteśmy sobie nad jakimś jeziorem. O właśnie, tutaj chyba niedaleko w Dekru 1 pamiętam, że była skocznia narciarska. Nie wiem, czy to gdzieś tutaj będzie. Skok jakiś. O, są! To może jednak ta mapka nie jest taka zupełnie inna. Skocznia Salt Lake City, zawsze zaśnieżona w Dekru 1, pamiętamy, no nie? Te obszary już tutaj były takie, zaczynały się, jeśli nie były już, zaśnieżone dosyć mocno.
No i góry to wiadomo, że tam zawsze śnieg był. W ogóle te obszary w Dekru, jedne były cały czas spalone jak pustynia, no bo jak tam jest pustynia, to jest spalone, a drugie były całkowicie zaśnieżone, tak jak na przykład te obszary tutaj, no nie? No i tu już możemy sobie myknąć na samochód, tylko że ja nie mam żadnego szosowego, mam offroadowy, a nie chce mi się tym offroadowym jeździć po bardzo ładnych autostradach, tutaj szosach i tak dalej. Możemy sobie oczywiście obracać kamerę, tego wam jeszcze nie pokazywałem, ale nie wygląda to dość płynnie, to jeszcze takie jest takie... nieciekawe, no. Dobra, lecimy na wprost, tam chyba była po drodze właśnie ta skocznia i zobaczymy, czy ona ma... czy jest zaśnieżona? Raczej nie powinna być zaśnieżona. O, jest. To jest chyba tutaj. Ach, ile tu się skoków robiło w Dekru 1, Jezus Maria. Zawsze szybko się części tu wygrywało, zwłaszcza... teraz się dużo części wygrywa w Dekru 1, bo jak sobie wbiłem, to od razu jakieś tam samochody zacząłem wygrywać, jakieś części, nie wiadomo co tam jeszcze. Mam Dekru 1 zainstalowane nawet teraz, a wcześniej to tak nie było. Ciężko było zdobyć jakąś tam część. I trzeba było właśnie sobie dużo, dużo grindować. No dobrze, to jesteśmy sobie na skoczni Salt Lake City. Teraz, może tak. Będzie idealny skok? Idealnie, patrzcie, kurde, ale to zrobiłem. No nie, no to tutaj wygląda to wszystko tak samo jak w Dekru 1. Ta skocznia. O, jedę pod prąd, to ciekawe. Znaczy no, bo GPS mi tak każe jechać inaczej. Już widzę tutaj jakieś rekordy skoków. To na pewno tutaj jakieś będą możliwe robienie stanterskie rzeczy. A co to tutaj jest? Skok ziemia. Co to robi? Trzeba teraz tutaj to zaakceptować, czy co? Szczegóły wyświetlę. Gratulacje, no wyróżnienie wśród tym. Okej. Czyli chyba to zaliczyłem. Ktoś tutaj już myknął gruby rekord. Wygląda na to. Aha! Poczekajcie, możemy się. O, teraz super, nie trzeba jechać naokoło. Można sobie podfrunąć samolotem. Samochód. Uda się. No tak. Nie mogło być za różowo. Ale fajne to jest teraz, właśnie z tymi samolotami, bo można dostać się w miejsca, w których kiedyś w ogóle nie mogliśmy się dostać. Kurde, jak ja tu lecę? Co jest z tą kamerą? Nie. Ajajajajaj. Dobra, jest. Czy teraz uda się tak perfekcyjnie jak wtedy? Uwaga, spadam. No nie udało się perfekcyjnie, ale nie jest źle. Tutaj są te ogrodzenia, one powinny być zniszczalne, ale kurde nie są. Nie wiem czemu nie są zniszczalne, nie? Nie. Okej, okay, nieważne. Dobrze. I teraz pojawiło mi się pewnie, podczas skoku zmienimy się, nie wiem, w łódkę. O, teraz mi się pojawiło tutaj coś na zielono. Czekaj. Co, można? Można. Oczywiście, że tak. Jakbym tak zmienił się na samolot podczas skoku? No i co, i lecimy sobie w góry. I w górach co mamy w górach? No w górach mamy góry, no i śnieg prawdopodobnie. Widać, że te szczyty są trochę zaśnieżone i można sobie pozjeżdżać na nartach. Wątpię raczej, żeby tutaj były narty. A ciekawe właśnie, czy będą jakieś pojazdy śnieżne. Z tego, co tam się podpytywałem twórców i osoby odpowiadające za marketing tej gry, to no jest szykowany bardzo konkretny content do tej gry. Tak sugerowałem, czy to będą jakieś samoloty odrzutowe, jakieś stanterskie odrzutowe samoloty, czy coś takiego, albo jakieś takie zupełnie z dupy pojazdy. Powiedzieli, że niewykluczone, więc no, wszystko może być, nie? Ja bym tutaj stawiał na jakiś fan content też, czyli coś takiego naprawdę śmiesznego do Dekru. Bo teraz patrząc na tą listę samochodów, listę ogólnie samolotów, łodzi i tak dalej, zwłaszcza łodzi i samolotów, trzeba przyznać, że jest to taka wersja demo gry, bo jest tych pojazdów niewiele tak naprawdę, zwłaszcza samolotów i łodzi. Więc myślę, że w przyszłości będzie tego po prostu więcej niż teraz.
A wiemy po The Crew 1, że te DLC się pojawiały, że była spora aktualizacja Wild Run, że była aktualizacja Calling All Units, która też sporo do gry online wprowadziła. I zwłaszcza ten ostatni dodatek Calling All Units, gdzie mogliśmy ścigać prawdziwych graczy, będąc policjantem, albo uciekać przed policją prawdziwymi graczami, będąc uciekinierem. Jest to naprawdę bardzo fajna rzecz i do tej pory, jak wbijam sobie do The Crew, to biorę sobie moje BMW 1000R, czy jak to się tam nazywa, w każdym razie motocykl, jeden z takich szybszych, i sobie śmigam i jest naprawdę fantastycznie, więc naprawdę do tej pory The Crew 1 dostarcza jakąś tam frajdę. No mnie w The Crew 1 od samego początku nie podobał się sposób prowadzenia samochodów. Może nie od samego początku, bo na początku jeszcze mnie to jarało ze względu na to, bo to była zupełnie nowa gra. Później już zacząłem dostrzegać, że no to jednak nie jest to, zwłaszcza jak zagrałem sobie Forza Horizon 2, potem Forza Horizon 3, to pomyślałem, nie, The Crew 1 to nie jest typ gry, którą ja lubię. Jeśli chodzi o prowadzenie, natomiast tutaj w The Crew 2 jest troszeczkę lepiej pod tym względem. Też jak grałem sobie w te wcześniejsze wersje gry, to samochody prowadziły się troszeczkę gorzej, te koła się też troszeczkę tam w ziemię zatapiały czy coś, a teraz śmiga to naprawdę bardzo ładnie, przyjemnie się jeździ. Oczywiście czekam też na wasze opinie co do tego, no bo przecież każdy może sobie przetestować, czy to na konsoli, czy na PC-cie The Crew 2, a myślę, że ta gra, mimo że wygląda bardzo ładnie, też nie będzie miała jakichś tam ogromnych wymagań i każdy będzie mógł sobie ją, myślę, że jakoś tam odpalić na swoim komputerku, prawda? No i tak to wygląda. Ja jeszcze parę odcinków z otwartej bety zrobię dla was, także możecie oczekiwać, że coś tam się pojawi. Natomiast nie będę przechodził tej gry, no bo takie przechodzenie to zostawię sobie za jakiś czas, jak już będzie pełna wersja gry i wtedy będę sobie po prostu grał i tyle, nie? Bo na obecną chwilę to mi ciężko w ogóle to przechodzić z myślą, że ten cały mój postęp się nie zapisze. Znaczy mam oczywiście nadzieję, że się jednak tam trochę zapisze, no ale nie mam zamiaru przechodzić. Także was zapraszam na kolejny odcineczek. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę i no, żebym wiedział po prostu, żeby robić ich więcej, nie? Tak standardowo. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Ja wiem, co tu trzeba zrobić. Czekaj. Trzeba. Ops. Co? Brak miejsca na przełączenie? Niemożliwe. Czekaj. Z górki to się trzeba łodzią. O. No i super. Ty, co się dzieje z tym łodzią? Czemu ona tak do góry? Ale nawet można jakoś skręcać, to jest ciekawe.